Cześć, tu Mateusz Zafore Polska. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Dobieramy moc instalacji fotowoltaicznej. Zapraszamy. Zdecydowaliśmy się na fotowoltaikę. To dobry wybór, o czym przekonamy się z czasem, kiedy nasze rachunki zaczną maleć, a niezależność i możliwości wzrastać. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać przed kontaktem z instalatorem, jest obliczenie mocy instalacji, jakiej będziemy potrzebować. Oczywiście instalator w wielu przypadkach zrobi to za nas, jednak rozsyłając te zapytania, warto wiedzieć, na czym się stoi i znacznie ułatwić sobie i innym sprawę. W bardzo uprzywilejowanej pozycji są ci, którzy zamieszkują swoje domy i korzystają z elektroniki przez okres co najmniej jednego roku. W związku z tym, na podstawie tych zeszłorocznych rachunków, w bardzo prosty sposób możemy obliczyć nasze zapotrzebowanie na prąd. Działa tutaj algorytm, który mówi o tym, że na 1 kWh energii elektrycznej przypada 1,25 watopika mocy. Analogicznie, bo tak będzie łatwiej, na 1000 kWh zużytej energii przypadać powinno 1,25 kWh mocy. Używamy poprawnego określenia watopiki, kilowatopiki. Większość z nas potocznie mówi kilowaty. W domyśle chodzi o to samo. Zilustrujmy to przykładem. Średnie zużycie prądu w domu rodzinnym zamieszkiwanym przez czteroosobową rodzinę waha się między 2,5 a 3000 kWh na rok. Wynika z tego, że standardowa instalacja fotowoltaiczna, w tym przypadku korzystając z algorytmu, powinna mieć między 3,1 a 3,75 kWh mocy. Pamiętajmy jednak, że fotowoltaiczne uzyski z pewnością zaczną nas cieszyć, a oszczędności na rachunkach motywować do inwestycji w elektronikę. Dlatego w takich przypadkach warto naszą instalację przygotować i mówimy tutaj o przewymiarowaniu, ale do tego dojdziemy. Teraz powiemy sobie o tych z Państwa, którzy dopiero budują nowy dom i chcą na dzień dobry wyposażyć go w instalację. Tutaj sprawa jest nieco utrudniona. Mamy dwa wyjścia. Pierwsze wyjście to po prostu poczta pantoflowa i wywiad środowiskowy wśród osób, które podobne domy mają i mają instalacje. Dużo możemy się od nich dowiedzieć. Kolejna sprawa to taka, że warto zostawić to czasem w rękach instalatora, który z całą pewnością, jeśli wybierzemy solidnego, posiada doświadczenie przy projektowaniu instalacji dla nowych domów. Znając nasze zapotrzebowanie, znając urządzenia elektryczne, z których mamy zamiar korzystać od razu, instalator z pewnością dużo podpowie. Teraz powiem o dwóch rzeczach, na które właściciele nowo powstających budynków mają wpływ i warto się do nich przygotować. Pierwsza rzecz to starać się wybudować nasz dom w miejscu, w którego sąsiedztwie nie rosną wysokie drzewa. Tutaj nie trzeba wiele tłumaczyć. Wysokie drzewa rzucające cień nie są optymalnym miejscem dla doskonałej pracy instalacji fotowoltaicznej. Druga rzecz to taka, aby postarać się, by połać dachu, na której jest konstrukcja, była wychylona jak najbardziej na południe. Będzie miała wówczas instalacja wydłużony okres pracy. Kolejna sprawa to wspomniane przewymiarowanie. To jest w sumie trzecia rzecz, miało być dwie, ale przewymiarowanie jest bardzo ważne. Na przewymiarowanie instalacji, czyli zwiększenie jej mocy względem wyliczonej mocy nominalnej, decydują się ci, którzy mają takie możliwości technologiczne, czyli pozwala na to dach i pozwala na to konstrukcja, i ekonomiczne, czyli zasobność portfela, bo to wiąże się także z wydatkiem. Przewymiarowywać warto, dlatego że z czasem użytkowania naszego fotowoltaicznego imperium rachunki zaczną się obniżać, te liczby zaczną nas cieszyć i będziemy decydować się najprawdopodobniej, przynajmniej w większości przypadków, na dodatkowy sprzęt elektroniczny.
więc warto zrobić to zawczasu. Nie przewymiarowujemy instalacji o więcej niż 20% mocy nominalnej. Nie ma to sensu, ponieważ nasz dobrany do mocy nominalnej inwerter fotowoltaiczny po prostu nie uciągnie. I to właściwie wszystko na dziś. Dzięki serdeczne, do usłyszenia.